Witam Państwa, Andrzej Mielczarek. Zapraszam na ostatnią relację z 66. Rajdu Polski. Nasza runda Mistrzostw Świata jest pełna zdarzeń i bardzo, bardzo szybka. Naprawdę mam wrażenie, że jadę jak szalony. Nie mogę już szybciej. Absolutnie, pedał do podłogi. Popatrzcie na onboard. To przekracza limity. Żeby móc tak jechać cały czas, to niemożliwe. To popołudnie było wariackie. Przez długi czas nawet nie słuchałem opisu pilota. Jechałem na maksimum bez względu na wszystko. Mikko Hirvonen jak dotąd jest najszybszy ze wszystkich. A jeśli dowiezie prowadzenie do końca, będzie to niesłychanie ważne zwycięstwo dające mu prowadzenie w klasyfikacji mistrzostw. Przypominam, że lider, triumfator poprzednich rund, Sebastian Loeb, jest teraz na 13. miejscu po złamaniu zawieszenia na 4. odcinku specjalnym. To już trzeci z rzędu rajd, kiedy Loeb jest w odwrocie. 20 minut w ramach Super Rally odebrało mu szansę na końcowy sukces. Próbuję jechać tak, jak czuję, żeby złapać dobry rytm i odzyskać wiarę w siebie. Sebastian Loeb mówi, że brakuje mu wiary? Tego raczej często nie słyszymy. No tak, ale czasem rzeczy nie idą tak, jakby się chciało. Jeśli dzieje się to raz, to jeszcze okej, ale 3 razy z rzędu to już za dużo. Przez całą karierę miałem wiele szczęścia, więc i teraz podejmiemy walkę, skończymy rajd i przed nami nowe wyzwanie w Finlandii. Jari Matti Latvala jest na 2. pozycji. Ford ma okazję zniwelować przewagę Citroena w mistrzostwach producentów. Dani Sordo jest czołowym kierowcą francuskiej fabryki w Polsce. Bardzo ważne, żeby ostatniego dnia nie wpakował się w kłopoty. Na 4. miejscu kierowca juniorskiego zespołu Citroena Sebastian Ogier. Wczoraj świetna jazda, wyprzedzenie braci Solbergów. Ten trójkę dzieli niespełna 9 sekund. W piątek świetnie pojechał też Krzysztof Kołowczyc, który awansował na 8. miejsce, mając ponad minutę przewagi nad Rautenbachem, 3. kierowcą juniorskiego zespołu Citroena. Na czele tabeli Hirvonen 12 sekund przed Latvalą i prawie 39 przed Sordo. Lider Mistrzostw Świata Juniorów, junior WRC, Michał Kościuszko w końcówce piątkowych OS-ów stracił prowadzenie na rzecz młodego Holendra Abringa, ale brakuje mu do odzyskania tego prowadzenia zaledwie 0,8 sekundy. Michał Bębenek od początku liderem grupy M. Wracamy do Mikołajek. Przed nami ostatnie 5 odcinków 66. Rajdu Polski. Opowie o nich Krzysztof Kołowczyc. Trzeci dzień to 87 km OS-owych. Sądzę, że to będzie łatwy dzień, ale do końca nie jestem tego pewien. Pierwszy odcinek Miłki, 27 km, bardzo szybki, przyjemny. Tros to z kolei odcinek dla dużych chłopców, dla odważnych chłopców. Są tu niesamowite przejścia pełnym gazem przez szczyty w lesie i wielkie, wielkie skoki, fantastyczne dla kibiców. Ostatni OS to Super OS na torze. Świetny finał dla kibiców, no i dla nas też. Kibice oczywiście tłumnie. Niesamowita duża ilość polskich i nie tylko polskich kibiców na trasie, a więc zaczynamy na tym trudnym i zdradliwym pierwszym odcinku. Pierwszy na trasie oczywiście Mikko Hirvonen. Zaczyna jak zwykle. Wiele razy mówił, że kocha każdą minutę spędzoną na tym rajdzie. A dzisiaj kolejne szybkie odcinki, które mogą poprowadzić go do zwycięstwa. Jari Matti Latvala zaczyna poranek, mając przewagę ponad 26 sekund nad Citroenem, kierowanym przez niego Sordo. I znów, jak zwykle na Mazurach, Latvala nie ma gonić Hirvonena, ale trzymać w ryzach Daniego Sordo. A jeśli Dani chce jeszcze coś namieszać wśród Finów, musi w niedzielę pokazać także coś specjalnego. Citroen desperacko potrzebuje tego 3. miejsca, wywalczonego przez kierowcę numer 2 w zespole. Thank you.
Sebastian Ogier dorasta z każdym rajdem. Jego postawa przywraca zaufanie bossów Citroena. Znowu szybkie i męskie, ale i wąskie drogi przed Francuzem. Peter Solberg zaczyna niedzielny poranek zaledwie o 7,4 sekundy za Ogierem. Pamiętajmy jednak, że jego prywatna Xara jest 3 lata starsza od C4 młodego Francuza. Peter musi więc jechać ponad limit, żeby nadrobić deficyt mocy. Henning Solberg stracił 5. miejsce na rzecz brata na ostatnim odcinku drugiego dnia. Ale jest w klasyfikacji łącznej tylko punkt przed Peterem, więc musi walczyć o powrót przed brata. Pogoni nie musi się obawiać kolega zespołu Stobarta Matthew Wilson. Hołowczyc niedaleko, ale trzeba uważać, bo przecież piątek Hołowczyc odrobił do Wilsona 20 sekund, a na czele Latvala, szybszy na tym odcinku od Hirvonena o 2,5 sekundy. To był dla nas dobry OS, ale bardzo zdradliwy. Mnóstwo wąskich miejsc. To tak jakbyś jechał w wyścigu na wyspie Man, tylko po szutrze. Masywne pobocza, przez które naprawdę niewiele widać. Zobaczmy teraz, czy Sordo potrafi pojechać tak szybko jak wczoraj. Ach nie, przestrzeliwuje to skrzyżowanie. Straci sporo sekund. Zobaczmy. A więc ponad 13 sekund. To kiepski początek niedzielnych zmagań. Miałem w opisie hamowanie przy tablicy, a tej tablicy nie było na odcinku. Cisnąłem więc dalej, wszedłem w zakręt, no i poszedłem prosto. Wracamy do walki o czwarte miejsce. Ogier jak zwykle bardzo widowiskowo. Jest na razie najlepszy, bo szybszy od obu Fordów i Sordo. Na tym odcinku Peter Solberg ma problemy. Przy tak ogromnych prędkościach nie da się szarżować. Peter chyba straci lokatę na rzecz Henninga. Ale nagle na jego szybie zaczyna pojawiać się tłusty spray. Coś leci na szybę. Prawdopodobnie wyciek oleju z silnika. Co to za problem? Olej ci wycieka z silnika? Przez ostatnie kilometry właściwie nic nie widziałem. Nic, ach, co tu powiedzieć. A więc w takim razie szansa dla Henninga Solberga i rzeczywiście wykorzystana, chociaż Ogier uciekł braciom na kolejne 8 sekund. Hołowczyc z 6. wynikiem na tym OS-ie odrabia 7 sekund do Wilsona, zostało mu już tylko 18. A Henning Solberg ostatecznie o 11 sekund lepszy od Petera. Z tyłu nawarstwiają się problemy Norwega, Matsa Otsberga. Za chwilę to zobaczymy. Bardzo dobra jazda Subaru Imprezą w specyfikacji 08 norweskiego kierowcy. Ach. A to Jewgeni Nowikow. Właśnie widzimy go na trasie. No, trzeba powiedzieć, że Rosjanin naprawdę uczy swojego pilota pokory. Jakim cudem pojechał dalej. No cóż, cuda się zdarzają. Także na rajdach. Dale Moscat, pilot Nowikowa, musi mieć stalowe nerwy. Na otwarcie dnia prowadzenie dwójki Fordów nad Danim Sordo wzrasta do 47 sekund. Hołowczyc coraz bliżej Wilsona. Kościuszko odzyskał prowadzenie w Junior WRC o maleńką 1/10 część sekundy przed Abringiem. Lep 12, pół sekundy za braćmi bębenkami. Za kilka minut, za kilka chwil wracamy do rajdu Polski.
Jesteśmy znów na trasach 66. rajdu Polski. Dobry poranek dla Fordów, dobry też dla polskich załóg. Hołowczyc i Kościuszko coraz bliżsi zrealizowania celów. A teraz przed nami tros, ten odcinek dla odważnych, dużych chłopców, jak mówił Krzysztof Hołowczyc. Hirvonen znowu zachwyca. Jedzie bardzo szybko. Po jednym z potężnych skoków pęka mu przednia szyba, ale Finn się tym nie przejmuje. Na tym odcinku trzeci rezultat Miki Hirvonena. Latwala traci do Miko tylko 9,5 sekundy, ale ponieważ Sordo znowu stracił na poprzednim odcinku, Jari Mattila raczej nie będzie naciskał kolegi. A jednak Miko wygrywa, jednak Jari Matti wygrywa z Miko o 0,1 sekundy. Sordo wyraźnie sfrustrowany przestrzeleniem skrzyżowania. Błąd wytrącił go z rytmu jazdy. Traci kolejne 5 sekund do Hirvonena. Uzyskuje taki sam wynik jak Krzysztof Hołowczyc. Piąty czas tego odcinka specjalnego. Świetna robota załogi Hołowczyc-Kurzeja. Henning Solberg i potężny skok, absolutny maksimum. Pierwsza załoga zespołu Stobarta po raz pierwszy w rajdzie zwycięża na odcinku specjalnym, ale do Ogiera odrabiają tylko 0,3 sekundy. Tylko 0,3 sekundy stracił też Krzysztof Hołowczyc do zwycięzcy, do Henninga Solberga. A Sebastian Loeb systematycznie przesuwa się w górę klasyfikacji. Co za błąd! Chyba brak koncentracji. Strata 12 sekund w tym miejscu. No ale pomyślmy. Lebowi dołożono do wyników pierwszego dnia w ramach Super Rally 20 minut. Mimo to awansuje na 11 pozycję ponad 2 minuty za Nowikowem, innym pechowcem z pierwszego dnia. Kościuszko minimalnie przed Abringiem, 1,8 sekundy. Prokop traci do Polaka już pół minuty, a Hołowczyc zredukował dystans do Wilsona do zaledwie 11 sekund. W parku serwisowym znowu tłumy. Miko Hirvonen. Zostały 3 odcinki specjalne w tym Super OS. Jak pojedziesz po południową pętlę? No, ciągle trzymam tempo, ale po błędzie Sordo mogę troszkę zwolnić. Na szczęście nie sądzę, żebyśmy sobie ostro powalczyli z Jari Mattim, ale i tak pojadę najszybciej, jak umiem. Troszkę za wcześnie chyba mówić o tym, że jeśli wszystko pójdzie tak, jak planujesz, to zostaniesz liderem? No tak, rzeczywiście. No, ale wolałbym poczekać z tym, aż dojedziemy do mety. Peter Solberg oblężony. Tu jest mnóstwo kibiców. Tak, każdy tu jest bardzo życzliwy. Są w samym środku tej rywalizacji i o to chodzi w sporcie. Kiedy każdy po prostu przychodzi do nas, patrzy, co się dzieje, chce wczuć się w naszą atmosferę, w to, jak walczymy. Teraz znowu chyba cały tłum spływa do twojego serwisowego ogródka. I to właśnie lubimy, mówi Peter Solberg. Zostały 2 odcinki, powtórne przejazdy Miłek i Trosa. Brakuje 45 kilometrów, aby Miko Hirvonen wygrał po raz 9 w karierze. Finn nie zwalnia tempa, mimo wyraźnego prowadzenia uzyskuje trzeci czas na tym 27-kilometrowym odcinku. Do tej pory dobrze jechał także Sébastien Ogier. Ale to nie brzmi dobrze. Zaledwie 2 kilometry po starcie Sébastien Ogier traci dramatycznie moc w silniku. Porażający przypadek. Francuz jechał przecież tak dobrze. To koniec rajdu dla załogi Sébastien Ogier, Julien Gracia. Henning Solberg nagle ma otwartą drogę do 4. pozycji w rajdzie Polski. Podobno nie widział Ogiera poza drogą. Zaczął jechać naprawdę płynnie i szybko. Kolejne OS-owe zwycięstwo w pojedynku 2 pozostałych załóg Stobarta. Matthew Wilson lepszy od Hołowczyca. No, na razie jest dobrze, Ogiera nie ma tutaj na mecie. Nie, nie zauważyłem. No, ale fajnie, bardzo cisnąłem, bardzo cisnąłem. Nie dostałem tej informacji od zespołu.
Nie ma go? No nie wiem, ale my naciskamy, naciskamy dalej, ojej. Henning ciągle musi mieć się na baczności przed wratem. Peter wymienił już zaciski na przewodzie olejowym i znów się rozpędza swoją Xarą specyfikacji 2006. Auto jest jednak wolniejsze od brata, od jego Forda o prawie 8 sekund na tym OS-ie. Jewgeni Nowikow teoretycznie jest na 9. miejscu po wycofaniu Ozziera, ale Rosjanin dostaje twarde polecenie od kierownictwa Citroena – przepuścić Leba. Oficjalnie mówi się, że został łagodnie poproszony. Młody Rosjanin w ostatniej chwili powstrzymał język, a Ozier był naprawdę nieszczęśliwy. Wielkie rozczarowanie. Mieliśmy tak dobry weekend. Robiliśmy naprawdę dobre czasy. Walczyliśmy z Solbergami i wygrywaliśmy. To dobre, ale lepiej byłoby ukończyć ten rajd. Dramat Oziera, ale dramat Michała Kościuszki także. Lekkie uderzenie w drzewo, zniszczona chłodnica i Suzuki Swift staje na trasie. Nie będzie zwycięstwa znacząco przybliżającego tytuł Mistrza Świata Juniorów. I znów 17 odcinek, ten dla dużych chłopców. Mikko Hirvonen już tylko 15 km od sukcesu. Mikko i Jarmo Lehtinen jechali w Polsce perfekcyjnie. Jeszcze ten odcinek i Super OS. Dzieli go i jego pilota od zwycięstwa, Jari-Matti Latvala. Wreszcie jedzie tak, jak oczekują Malcolm Wilson i reszta kierownictwa Forda. Po serii błędów na początku sezonu kolejny rajd pojechany bardzo dobrze. To ostatni prawdziwy odcinek, przegrany o sekundę z Hirvonenem. Sordo już porzucił myśl o poprawie trzeciej lokaty. Teraz musi zachować te cenne 6 punktów dla swojego zespołu. Tak sfrustrowanego przygodą Leba na 4. odcinku rajdu. Matthew Wilson przesunął się na 6. pozycję. Brytyjski kierowca także jedzie coraz lepiej w miarę upływu sezonu. Na tym odcinku traci jednak 1,5 sekundy do Hołowczyca. No i na trasie właśnie mistrz Europy z 1997 roku naprawdę zrobił wrażenie na zagranicznych dziennikarzach. Prawy 3. 30, prawy 3 minut. Do lewy 3 minut, długi. Na 8. pozycji w tej chwili Konrad Rautenbach, ale znowu zadziałały Team Orders. I to już nie jest zabawne. To już nie jest sport. 13 minut postoju na trasie w oczekiwaniu, aż przyjedzie Sebastian Loeb. Zespół Citroena chyba gra nie najładniej na finiszu rajdu. Loeb jest teraz 8. i będzie miał 1 punkt. A w oficjalnym komunikacie napisano: Konrad Rautenbach zachował się po ludzku. Koniec cytatu. Popatrzmy więc na wyniki przed Super OS-em kończącym rajd. Ponad 18 sekund przewagi Hirvonena nad Latvalą. Sordo traci już 1 minuta i 10 sekund. Krzysztof Hołowczyc niedaleko Wilsona. A Sebastian Loeb na 8. pozycji. Ale pamiętajmy, stracił 20 dołożonych minut po pierwszym dniu. Świetna jazda mistrza świata. Wracamy na polskie Mazury, do Mikołajek, na końcowy akt rajdu Polski, o którym już teraz głośno w świecie. Był dramatyczny, brzemienny w skutki niestety i dla polskich kibiców. Michał Kościuszko, uszkadzając auto na 16. OS-ie, bardzo mocno nadwyrężył szansę na końcowy tytuł rywalizacji junior w WRC. W zespole Forda przygotowania do wielkiej fety. Przecież mają dublet. Sordo w piątek jechał wspaniale. Błąd na pierwszym niedzielnym OS-ie trochę podciął mu skrzydła. A teraz 2 Fordy w jednej ostatniej parze. To wielki weekend dla zespołu Malcolma Wilsona. Jari-Matti Latvala jedzie po 3. z rzędu podium.
Uderza lekko w bandę, w beczkę, a potem w bandę. Co się stało? Szok w obozie Forda. Malcolm Wilson twierdzi, że Jari Matti złamał zawieszenie. To była rzeczywiście ciężka kolizja. Czy teraz zdoła uruchomić auto? Czy zdoła chociażby dotoczyć się do mety? Zespół patrzy bezradny. Malcolm Wilson nie może uwierzyć w to, co widzi. Chyba sam szatan nie wymyśliłby takiego zakończenia. Hirvonen jedzie dalej. Co myśli, widząc stojące auto kolegi? Też nie może w to uwierzyć, ale w końcu radość przeważa. Przecież zwycięża w 9. raz w karierze. Wspaniały, wspaniały pokaz jazdy w wykonaniu Mikko Hirvonena i jego pilota. Jarmo Lehtinen także zadowolony. Nie mogę uwierzyć w to, co widzę. No ale cóż, dobrze się to wszystko dla nas skończyło i z tego powodu jest fantastycznie. No po prostu nie wiem, co powiedzieć. Mikko może świętować, ale w obozie Forda ogromne rozczarowanie. Latwala bezradnie patrzy na feralną barierę. Zobaczmy to jeszcze raz. Wszystko pod kontrolą i nagle lekkie uderzenie w beczkę. I natychmiast auto zostaje rzucone na barierę. Siła uderzenia niszczy układ kierowniczy. Game over dla Latwali. To największy błąd. Rozczarowałem cały zespół Forda, całą fabrykę. Mieliśmy zapewniony dublet, a ja nie przysłużyłem się zespołowi i naprawdę rozumiem, jeśli nie będę już dla nich mógł pracować, dla nich jeździć. Naprawdę to zrozumiem. Wielki dylemat Malcolma Wilsona. Znów jego utalentowany podopieczny zawiódł go w najgorszym możliwym momencie. No i zobaczmy, jakaż to zmiana. Drugi Sordo na trzecie miejsce. Niespodziewanie awansuje Henning Solberg. Hołowczyc szósty. To najlepszy wynik uzyskany przez polską załogę w Mistrzostwach Świata. Sebastian Loeb na pozycji siódmej i dwa punkty zamiast jednego, a poświęcenie Rautenbacha i tak zaowocowało jednym punktem. Malcolm Wilson. Było wiele kosztownych dla nas błędów, ale ten był zdecydowanie najdroższy. Gdybyśmy osiągnęli to, czego oczekiwaliśmy na mecie, moglibyśmy znów podjąć rywalizację z Citroenami. No ale cóż, to co się stało, czyni naszą pogoń znacznie trudniejszą. Ale jak wiecie, przed Sardynią właściwie nie mieliśmy szans na mistrzostwo. A teraz ponownie jesteśmy w pościgu za ostatecznym sukcesem, a więc poczekajmy. Jest o czym myśleć, ale najważniejsze, że Mikko wykonał tu fantastyczną, profesjonalną robotę. Będziemy to długo smakować, bo on zasłużył na tę chwilę chwały. Po raz pierwszy w Mistrzostwach Świata 2009 zmienia się lider klasyfikacji, ale przewaga Hirvonena wynosi tylko jeden, a nie dwa punkty po tym przypadku Latwali. A w mistrzostwach producentów Ford zamiast maksimum 18 punktów uciłał tylko 10. Citroen niespodziewanie zwiększył przewagę o 2 punkty do 17. Nagroda Abu Dhabi Spirit of the Rally dla najpoważniejszej, najbardziej wybijającej się postaci rajdu, dla Krzysztofa Hołowczyca. Najlepsza lata polskiego kierowcy w Mistrzostwach Świata 3 punkty. 19 lat temu Maciej Stawojak i Ryszard Rzyszkowski Polonezem 2000 Rally zajęli 10. lokatę w rajdzie w Portugalii i zdobyli 1 punkt. Jaka szkoda, że Michał Kościuszko i Maciej Szczepaniak odpadli na przedostatnim terenowym OS-ie. Radowalibyśmy się podwójnie. Pamiętajmy też o Michale Bębenku w grupie N, o dobrej jeździe sztuki. No cóż, takie są rajdy. Przed nami Finlandia. Zapraszamy na stronę wrc.com. Tam możecie Państwo także głosować na Wasz ulubiony onboard tego sezonu, no i oczywiście szukać technicznych szczegółów. Na podium Mikko Hirvonen, Dani Sordo, obok niego i Henning Solberg zupełnie niespodziewanie na trzecim miejscu. Co za finał tego niesamowitego weekendu. Najszybsze odcinki świata, jak piszą angielscy dziennikarze. Mnóstwo dramatycznych momentów. 66. rajd Polski głęboko zapadnie w pamięć rajdowego świata. Fascynujące połączenie z następną rundą w Finlandii. Przez te dni praktycznie patrzyli Państwo na nasz rajd oczami zagranicznej ekipy realizującej ten program. Oni są naprawdę zauroczeni.
Do zobaczenia w Mikołajkach za rok. Andrzej Mielczarek, do widzenia.